sklepu po kabel do anteny. I zawsze jak mam tą bluzę i nagrywam, to sobie przypominam, jak beznadziejnie mi w tym zielonym po prostu jakoś, nie wiem, nie współgra mi mój kolor skóry z tym kolorem i wiem, mam straszne paznokcie. Może na tej ręce akurat aż tak nie widać, ale dzisiaj albo jutro będę sobie robić nowe pazy, bo nie miałam wcześniej czasu. I opowiem wam też trochę o tym, jak odkryłam, że mam AZS. Ja co chwilę coś odkryłam. Najpierw odkryłam, że mam rozwaloną barierę hydrolipidową, bo używałam retinolu, kiedy przy suchości mojej skóry nie powinnam. I dorobiłam się AZS-u. Teraz mam, wiem jakby dlaczego, hybryd nie mogę nosić. Coś inaczej, wiem, że myślałam, że nie mogę nosić hybryd, a się okazało, że to jest AZL, to wam później powiem. No i to, co chciałam wam powiedzieć, a już wiem, chodzi o to, że wiecie, mamy lato, mamy sierpień, nie wiem, czy wy macie tak samo jak ja, że macie wrażenie, że tamte lato było gorsze, w sensie bardziej ciepłe, pamiętam, były straszne upały, teraz te upały, co były, one nie były straszne, one były znośne i w tamtym roku to po prostu dzień w dzień, minuta w minutę marzyłam o tym, żeby mieć klimę w domu. A teraz jakoś jest lżej. Marzyłam o tym, żeby mieć klimę. Teraz jakoś stwierdzam, że w sumie nie jest tak źle, nie potrzebuję tej klimy. I nie wiem, po prostu mam wrażenie, że to lato jest jakieś takie mniej ciepłe niż rok temu. I teraz w sumie czuję się, jakbyśmy mieli, widzicie tutaj po widokach, jakbyśmy mieli jesień, więc bardzo dziwnie, bo sobie te dwa szampony. Ten to jest średniej mocy szampon, a ten jest to szampon łagodny i taki już mamy w używaniu, w sensie kończą nam się, bo sobie też zaczął nakładać tak raz w tygodniu ten taki niby rypacz. No i przez resztę tygodnia ten, bo stwierdził, że coś nie tak się dzieje ze włosami, bo się mu przypuszczają i takie tam, że on nie wie o co chodzi, więc stwierdził. Wprowadzam go w tajniki pielęgnacji włosów. Dodatkowo to, czego mi brakowało, to skończyłam się serum z witaminą C i stwierdziłam, że chciałabym kupić sobie coś z niacinamidem albo z ceramidami. I kupiłam ostatnio ten krem z Mixy. Zaraz wam pokażę. Dobra, ostatnio kupiłam... Ja pierdzielę. Ostatnio kupiłam ten krem. Już go widzieliście, jak go używam. Jest to krem... On się nazywa New Niacinamide Glow Illuminating Moisturizer. I tak, tutaj mamy coś tam, potem jest niacinamid i witamina C. I to zapewnia tylko całodniowe nawilżenie. I ogólnie mi się bardzo podoba, jak skóra się potem zachowuje, jest fajnie, jest nawilżona, jakby jestem zadowolona. Następnie kupiłam sobie ostatnie serum z witaminą C, jakie miałam. Ono było z Nakomi i to z tej serii Nextu, coś tam. Tym razem stwierdziłam, że sobie bym chciała coś przetestować innego i myślałam o takim serum z Bielendy. Może wkleję tu gdzieś zdjęcie, bo nie pamiętam, jak ono się nazywa. W każdym razie zdecydowałam się na Mie, ona akurat była w promocji. I powiem wam, że się sugerowałam trochę ceną, bo Mia ogólnie w standardowej cenie jest dużo droższa niż ta Bielendy, więc uznałam, że skoro jest droższa, to może będzie i lepsze. Zobaczymy, bo na pewno potem przetestuję sobie tą Bielendę. W każdym razie tak, tutaj mam witaminę C 5%, witaminę B3, prowitaminę B5
inulina, kwas mlekowy, cydrolat z kwiatów pomarańczy, ekstrakt mandarynki japońskiej. No i ogólnie też widziałam i teraz to jest wina tego, że mam dysleksję. Dziewczyna, którą obserwuję na Instagramie, ona ma bardzo duże konto. Ona się nazywa Martyna chyba, albo Marta. Ona jest ogólnie od pielęgnacji i mam e-book od niej, taki właśnie o pielęgnacji skóry. I właśnie ona chyba wspominała o tym przy skórze suchej, żeby sobie właśnie to serum zakupić. W sumie byłam ciekawa, jak to wygląda. Fajnie, że oni mają takie zaklejone zabezpieczenie i jest z obu stron. No to jest przynajmniej pewne, że nikt tam nie zagląda w broń. Nie znalazłam nożyczek, ale mamy pensetę, więc też można jej użyć. No, dobrze zabezpieczają te produkty, powiem wam. Bo zawsze jest ryzyko, że ktoś gdzieś paluchy wkładał, wiecie. No jakby lubię dostawać produkty, których nikt wcześniej. No i tak to wygląda. Myślę, że całkiem spoko, fajne. No i pewnie tam to wygląda podobnie, tylko ma inną barwę. W każdym razie, to drugie serum. To serum z probiotykami dla skóry problematycznej. I tam były różne te sera, oprócz tego z witaminą C. I jedno było takie ultra przeciwstarzeniowe, drugie było do cery tłustej, a ja mam suchą. No więc logicznie, że to wtedy nie wiem. No i ono zmniejsza widoczność porów, matuje, nawilża. I tutaj mamy właśnie kwas azeliowy, glicynę, probiotyki, i niacynamid i witaminę B3. Więc zobaczymy, jak to będzie działać. No i standardowo wzięłam naszą ulubioną pastę do zębów. Ogólnie Serek miał zawsze problem z tym, że mu dziąsła krwawiły i tam potem wyszło, że ma jakieś schorzenie. A w każdym razie im dostało na nie antybiotyki, to mówiłam jakiś czas temu, co po prostu mieliśmy horrendalne kwoty do zapłacenia za jego dentystę i on zaczął stosować te Meridol, jakby u kuzynki. I po tej paście było lepiej. To było przed leczeniem, więc jakby no to już wtedy dało mu dużo, znaczy pomogło mu z tymi dziąsłami, więc dlatego zawsze już ją kupujemy. No i wziąłam taki też standardzik, tonik, mgiełkę do twarzy. Nie umiem, znaczy nie jestem przekonana do tych toników, trochę takich się w rybach na ręce i na twarz, wolę po prostu to jakby sprayą mgiełkę. I to też już kiedyś miałam i mi się sprawdziło, było super fajnie nawilżało i dlatego powtórzyłam to, a też dlatego, że nie było żadnych fajnych nowości, kitbajerków i innych firm w moim rozmanie. Więc to też zdecydowałam się znowu na wianek. No, i to wszystko. I zaraz, może nie zaraz, czekamy teraz na typa od anteny, żeby nam podłączył dekoder. Miałam dzisiaj super wizję i mam dwa fajne cytaty dla was. Jeden, który używam na konsultacjach z moimi klientami, to taki, że z tego, co zrobiłem źle, zrobiłem dobrze, ale ja to trochę w inny sposób używam, że z tych przykrych rzeczy, które ci się przydarzyły, strasznych, a czasem traumatycznych, możemy zawsze coś wyciągnąć dobrego. I co to takiego jest? A drugi cytat jest to cytat mówiący, że terapia to nie burdel, żebyśmy wychodzili z nich zawsze zadowoleni. I jako rozwinięcie mogę wam powiedzieć, że chodzi głównie tu o to, że bo to była wiadomo superwizja, to było coś dla terapeutów, psychologów, coś pomocowe przy pracy, jakby wiecie, omawialiśmy swoje problemy i problemy w pracy z klientem. I jako rozwinięcie dla tych, którzy nie do końca może rozumieją, o co chodzi, albo myślą troszkę inaczej, to nam chodziło o to, że czasami klienci wychodzą od nas źli, niezadowoleni, bo na przykład zderzyli się z rzeczywistością, z którą nie chcieli się zderzać, o której jakby gdzieś tam wiedzieli, ale nie chcieli się do niej przyznać, dlatego nie zawsze wychodzą zadowoleni, ale zazwyczaj później się dzieje tak, że oni, mimo że na przykład dadzą feedback, że nic nie było pomocne z tym, to później wracają i mówią, że oni jakby to przerobili później przez cały tydzień i faktycznie to było pomocne i dużo im to dało, więc dobra, więc my będziemy teraz czekać na tego gościa i będę mogła się wykąpać, bo jutro idę, znaczy to, że idę do fryzjera nie jest powodem, że będę się kąpać, ale na pewno to, że będę była dzisiaj włosy, to jest powodem ku temu, bo no kiedyś był taki. Kiedyś tak się mówiło, jak moja mama chodziła do fryzjera, jak chodziłam do podstawówki, to że lepiej jest nakładać farbę na brudne, na przetłuszczone włosy, bo to jakoś tam lepiej niby chroni.
A teraz na przykład nikt nie chce pracować na brudnych włosach, co mnie to w ogóle nie dziwi. Może nie nikt, dużo osób nie chce. I dzięki jakby, no to jest zrozumiałe, no ja też jakbym była fryzjerem, czy wolałam pracować na czystych, no też zmieniły się te kosmetyki, więc już nie trzeba jakoś chronić, bo przecież mam takie rzeczy, że jakby te włosy nie są zniszczone, więc jutro zobaczycie mnie w nowej odsłonie. No i jak wam się widzą moje nowe hery? Uważam, że ta fryzura jest przecudna. Wiadomo, tutaj mam wyprostowane włosy. Na co dzień raczej nie będę ich prostować. Ale nawet jak pani mi wysuszyła na szczotkę, to super, to było super, się układało. To, co mi się podoba w tej fryzurze, to, że ona jest taka, wiecie, zwiewna. I nie potrzebuję tego, żeby teraz na przykład mieć związane włosy. Chociaż jakbym chciała związać, to i tak ten kitek by był niewielki. Więc w końcu mogę mieć rozpuszczone włosy i są zwiewne. I nie jest to taki wielki hełm za długi. No. Więc metamorfoza totalna, można powiedzieć.